To są spotkania 45-minutowe, co dwa tygodnie robione. Staramy się 40-minutowe spotkania podzielić na połowę szkolenia, druga połowa swobodna dyskusja, to znaczy tam mogą być odpowiedzi na pytania, ale może być dowolna dyskusja. Oczywiście pozostajemy przy tematach wyborczych, ale w ramach tematów wyborczych ktoś chce odejść od tematu dziś, tylko inne tematy wyborcze, proszę bardzo. Można mówić, że chcecie być ze mną w realu na te szkolenia. Jeżeli chcecie, powiedzcie to trochę naprzód, bo to wymaga jakiegoś tam przygotowania technicznego. Tu są linki do dwóch poprzednich filmów, bo to już jest trzeci odcinek. Dzisiejszy temat to jest... Po pierwsze, status i praca obserwatora, przy czym ja używam krótko słowa obserwator, żeby mówić o mężach zaufania i o obserwatorach społecznych. Te funkcje są podobne, więc trzeba je omawiać razem. I druga połowa to jest tajność głosowania. Co to jest ta historia z tajnością głosowania? Po prostu musimy znać procedury działania komisji wyborczych, żeby w nich pracować jako członek komisji czy jako obserwator. I znajomość procedur, ja zaczynam od tego, co jest najbardziej rzeczą taką kontrowersyjną i źródłem problemów. Numer dwa jest wspólne liczenie głosów przez całą komisję. Jest też masę innych reguł, których się trzeba nauczyć. Te inne reguły nie są szczególnie trudne, natomiast te dwie, to znaczy tajność i wspólne liczenie głosów, z tym są zawsze problemy i to poważne. Więc tak, obserwator społeczny i mąż zaufania, że to są rzeczy podobne. I zaczynam od mówienia o mężu zaufania. Przypominam, że w odcinku pierwszym omówiliśmy, jak zostać członkiem komisji, więc tam się możecie odnieść. Mąż zaufania, kto to jest? Po pierwsze, on może być w dowolnej komisji wyborczej, to znaczy w wyborach do Sejmu i Senatu mamy trzy poziomy komisji, mamy obwodową, wyżej okręgową, a na samej górze mamy państwową. I on może być we wszystkich komisjach i jakie są innego typu wybory, w których są innego rodzaju komisje, to on też może być we wszystkich typach komisji. Nie ma ograniczeń geograficznych. Mówię o tym dlatego, że mówiliśmy o tym, że żeby być członkiem komisji, to tylko we własnym województwie, czy też we własnym okręgu konsularnym, to za granicą. Tutaj takich ograniczeń nie ma. Można, gdzie się chce. Zasady są takie. W każdej komisji, każdy komitet wyborczy może mieć jednego męża zaufania. Ta reguła wcale nie musi być dobra, dlatego że na przykład okręgowa komisja wyborcza może pracować w wielu pomieszczeniach naraz i robić masę rzeczy równolegle. Więc jeden mąż zaufania wcale nie musi wystarczyć, no ale taka jest reguła. Przy czym jeden mąż zaufania to jest w każdym czasie. Oni się mogą wymieniać. W jakim terminie się trzeba zgłosić? Termin w komisjach obwodowych upływa w dniu głosowania o 21:00. Czyli w momencie, kiedy komisje się zamykają, żeby zacząć liczyć głosy. Nawet 20:58 możecie przyjść z papierami i zostać mężem zaufania. Czego nie napisałem, to że w komisji okręgowej nawet tego terminu nie ma. Możecie przyjść na przykład w poniedziałek o 9:00 rano po wyborach, kiedy już na przykład prawie wszystkie protokoły zostały przerobione i wbite do systemu, ale jeszcze zostało 5 do zrobienia i ktoś nowy może przyjść oglądać, jak komisja okręgowa się zajmuje tymi 5 ostatnimi protokołami w poniedziałek o 9:00 rano. Czyli tu nie ma ograniczeń w okręgowej. Natomiast w obwodowej komisji jest ta 21:00 w niedzielę, w dniu głosowania. Mąż zaufania obserwuje wszystkie czynności komisji. I to jest pewien systematyczny błąd obserwatorów. Obserwatorium wyborcze też ten błąd robiło, chociaż mniej niż inni, a mianowicie obserwacja tylko w dniu głosowania. To jest błąd, dlatego że przed dniem głosowania są bardzo ważne czynności, a oszustwa wyborcze, które miały miejsce przed dniem głosowania i miały wpływ na to, co się działo w dniu głosowania, dwa przykłady są przeanalizowane w poprzednim odcinku, więc już nie wracam. Ale jak najbardziej patrzenie, co się dzieje w poprzednie dni, jest ważne. To nie tylko organizacje obserwatorów czy komitety wyborcze są słabe, że tego nie obserwują jak należy, też prawo jest słabe, dlatego że tam mamy taką regułę, która mówi, że obserwatorzy i mężowie zaufania zawsze muszą wiedzieć, gdzie i kiedy to się odbywa w dniu głosowania, natomiast nie ma takich samych reguł co do dni poprzednich, czyli jeżeli komisja wyborcza ma jakieś zebranie, to może być sytuacja, że nie ma ewidentnego sposobu, żeby się dowiedzieć, gdzie i kiedy to zebranie będzie. Więc tu mamy problem. Ja napiszę do PKW, żeby ich spytać, co z tym robić. Mąż zaufania może pracować więcej lub mniej. To znaczy możecie pracować od godziny 6 rano w dniu wyborów aż do zakończenia pracy komisji wyborczej. Jeżeli to jest duża komisja na Ursynowie, to będziecie mieli 24 godziny ciężkiej pracy, a możecie pracować przez 1,5 godziny albo nawet przez pół godziny, obejrzeć sobie
fragmencik głosowania i potem sobie pójść. Nie ma reguł. Możecie robić jak chcecie. To znaczy, oczywiście musicie to uzgodnić z tym komitetem wyborczym, który was wysyła, żeby to uzgodnić, ale to już jest sprawa wewnętrzna, to nie jest sprawa prawa państwowego. To jest zasadnicza różnica z członkiem komisji, bo członek komisji ma absolutny obowiązek swoje odpracować. Nie może powiedzieć, będę członkiem komisji, ale tylko przez 2 godziny. To takich cudów nie ma. Możecie być przy kilku komisjach. No, klasyka to jest tak, robi się 2 komisje, jedna obok drugiej w szkole, to jest w dużych miastach. Oczywiście jak jest dużo ludzi, to komitet wyborczy dobrze by było, jakby dał męża zaufania na każdą z tych komisji. Ale jeżeli nie ma dość ludzi, to może dać jednego, da mu papiery do obu i on będzie obsługiwał obie tak jak może. Będzie spacerował między jedną a drugą. Nie podczas liczenia. Podczas liczenia głosów jest zamknięte i jak albo się weszło na początku i się siedzi, albo się nie weszło i już się potem nie wchodzi. Więc w czasie liczenia głosów nie, ale w czasie głosowania można chodzić. Tak samo w czasie tych wcześniejszych czynności w dniach poprzedzających głosowanie, jeżeli chcecie oglądać wstępne zebrania komisji wyborczej, macie prawo ich obskoczyć, ile tylko dacie rady, o ile nie są jednoczesne. Tak, nagrywanie i fotografowanie. Obecne prawo jest takie, że można nagrywać w dniu głosowania, to znaczy, jak mówię, w dniu głosowania to jest do końca liczenia, czyli to liczenie oczywiście z reguły przekracza północ, więc to się wlicza, ale nie w czasie głosowania, czyli jak są wyborcy, to nie możecie filmować, nie możecie fotografować, no bo to mogłoby ich, nie wiem, im się nie podobać naruszenie danych osobowych, wizerunku czy czego tam. Ta nowelizacja, o której jest dość głośno, kodeksu wyborczego, to zmienia i teraz będzie można nagrywać również podczas głosowania. Jak mówię, że coś można czy nie można, to jest taka sytuacja. Ustawa niektóre rzeczy wyraźnie pozwala, to jest to, co tu napisałem. Natomiast ustawa nie wyznacza żadnych zakazów. To znaczy nikt nie może wam powiedzieć, ale jest zakaz fotografowania. Nie, nie ma zakazu. Tylko nie ma wyraźnego zezwolenia. Jest pytanie, jak interpretować prawo, skoro nie ma ani wyraźnego zapisu, który mówi wolno, ani wyraźnego zapisu, który mówi nie wolno. Na przykład obserwatorzy OBWE międzynarodowi mają zawsze instrukcję pytać przewodniczącego komisji o możliwość fotografowania. Więc możemy to robić, możemy pytać, no do tego wrócę, ale w każdym razie to nie jest tak, że w jednych miejscach w jednym czasie wolno nagrywać, a w drugich miejscach w drugim czasie nie wolno, w jednych miejscach i w jednym czasie wolno, a w drugich miejscach w drugim czasie nie wiadomo, prawo nie jest jasne. Co mówi obserwatorium wyborcze? Tu nie mówię już o obowiązującym prawie, tylko o tym, co my radzimy. To znaczy, jeżeli ktoś jest obserwatorem obserwatorium wyborczego, to bardzo prosimy o stosowanie się do tych reguł. Natomiast jeżeli ktoś jest obserwatorem z jakiegokolwiek innego ramienia, no to wtedy już robi co chce, ale może zawsze wysłuchać, jakie my mamy zdanie. Otóż, po pierwsze, jeżeli coś jest ważne, to fotografujemy. To znaczy, jeżeli to się odbywa podczas głosowania, a powiedzmy, że ta zmiana w kodeksie wyborczym nie przejdzie i nadal nie będzie zezwolenia na fotografowanie, ale dzieją się dziwne rzeczy, to filmujemy. Jeżeli nam przewodniczący komisji wyborczej mówi, proszę przestać filmować, bo nie wolno, to my go ignorujemy i dalej filmujemy. Nie mówię, żeby to robić w sposób systematyczny, tylko jak się coś dzieje, co jest ważne, godne uwagi. Czyli krótko mówiąc, większe nieporządki, próba oszustwa, bałagan jakiś wyjątkowy, czyli w rzeczy, które naprawdę obserwator powinien odnotować. To wtedy tu mówię, fotografujemy, filmujemy, nie patrząc na jakieś tam przepisy czy czyjeś zakazy. Natomiast jest jeden wyjątek od tego, to jest to ale, które mamy w środku tu slajdu. Nie robimy fotografii, które naruszają tajność głosowania. I tu są 2 przyczyny, żeby ich nie robić. Po pierwsze, prawo mówi o naruszaniu tajności głosowania wbrew woli wyborcy i to jest przestępstwo. I teraz możecie powiedzieć, dobrze, ale żeby moje fotografie naruszały tajność głosowania, to musi być tak, że najpierw wyborca tą tajność narusza. Na przykład on głosuje na ławce w lokalu zamiast głosować za kotarą. I ja właśnie to chcę sfotografować. Tak, ale to przestępstwo to jest naruszanie tajności głosowania wbrew woli wyborców. Czyli on narusza tajność, on się zachowuje niewłaściwie, ale nie popełnia przestępstwa. Natomiast my, jeżeli dodatkowo tutaj robimy fotografię, czyli nie tylko, że 3 osoby wokół niego widziały, na kogo on głosuje, ale robimy fotografię, która pozwala każdemu
pokazać, na kogo głosował, no to my jeszcze popełniamy przestępstwo. Tego robić nie należy. I druga rzecz. Obserwatorium wyborcze jest bardzo przywiązane do tajności głosowania, niezależnie od tego, że łamiemy przepis karny, co w samo sobie jest poważną sprawą, ale my mamy tą politykę, że uważamy, że tajność głosowania jest czymś bardzo ważnym, jesteśmy przywiązani do jej respektowania i nie możemy mieć takiego stanowiska, a jednocześnie robić fotografie, które naruszają tajność. Czyli nie naruszamy tajności fotografiami. I teraz to jest trudność, bo jak wam powiedziałem, że jak się dzieje coś nienormalnego, to fotografujemy, ale nie naruszamy tajności. Spośród rzeczy, które się dzieją nienormalnych w lokalach, bardzo często jest naruszanie tajności. Więc tak, chcemy pokazać, że były naruszenia tajności, ale chcemy nie robić naszą fotografią dodatkowego naruszenia tajności. To wcale nie jest łatwe, ale się czasem udaje. To jest fotografia, która w tych szkoleniach już była. Z jednej strony, zobaczcie, z tej fotografii bardzo jasno wynika, że wszyscy mają głęboko gdzieś tajność głosowania w tym lokalu, czyli naruszenie tajności jest po prostu masowe. Ale z drugiej strony to zdjęcie tajności nie narusza, bo jak patrzycie, nie wiecie, kto na kogo głosuje. Prawda? Nie ma gestu, że ktoś coś zakreśla długopisem, co potem można by wywnioskować, co on zakreślał. Tego nie ma. Czyli to zdjęcie, które zrobił ktoś z naszych obserwatorów, jest po prostu idealne i nie jest może łatwo to robić, ale zachęcam. Powiedzmy, że już te nagrania zrobiliśmy. I teraz ja zadam takie pytania. Czy musicie te nagrania przekazać na serwer rządowy, na którym one będą dość krótko trzymane, potem zostaną skasowane? Czy musicie je przekazać do obwodowej komisji wyborczej? Czyli zrobiliście film, który pokazuje, że obwodowa komisja wyborcza źle pracuje, że na przykład ktoś kogoś zmusza do głosowania tak, a nie inaczej, a przewodniczący komisji to toleruje. Czyli ewidentne przewinienie przewodniczącego komisji uwieczniliście na... Czy macie obowiązek dać to przewodniczącemu komisji? Takie pytanie. A jak już to dacie rządowi albo komisji, czy macie zakaz jakiegokolwiek wykorzystywania tych nagrań i musicie je wtedy skasować? Otóż to wszystko, co napisałem, według kodeksu wyborczego nie ma nic z tych rzeczy, czyli fotografie zrobiliście, może nawet nielegalnie, tak jak powiedziałem, jest wątpliwość co do legalności podczas głosowania, ale jak je zrobiliście, to je macie. Kropka. Natomiast według nowelizacji wszystkie te pytania na górze mają odpowiedź restrykcyjną, czyli musicie przekazać rządowi lub komisji wyborczej, lub obu, możecie zrobić kopię i przekazać i tu, i tam. I musicie skasować własny egzemplarz, czyli przekazujecie panu Morawieckiemu, przekazujecie przewodniczącemu komisji wyborczej, po czym kasujecie egzemplarz, który wam został. Albo wam żaden nie został, no bo właśnie wszystko przekazaliście. Tak mówi nowy kodeks wyborczy, który jest w tej chwili procedowany i będziemy o tym rozmawiać, bo mam zaproszenie na komisję na Senacie, więc oczywiście to jest totalnie szokujące, czyli możemy fotografować, możemy filmować, tylko musimy to potem skasować. Takie są nowe przepisy, które jeszcze są w trakcie procedowania. Zobaczymy, co wyskoczy. Teraz, co jeszcze można o zaufania może robić? Może składać uwagi do protokołu. Tak, realnie, prawnie to nie ma znaczenia. To na przykład powiem wam tak, że we Francji uwaga do protokołu, po pierwsze może złożyć każdy wyborca, który może być obecny przy liczeniu głosów i powiedzieć, że coś było źle. I to musi zostać zapisane. I we Francji taka uwaga do protokołu staje się automatycznie protestem wyborczym. To znaczy zostanie rozpatrzona. Jeżeli wyborca powie, źle policzono głosy i to wyjaśni, i to jest zapisane w protokole, to Rada Konstytucyjna Francji to rozpatrzy. A w Polsce nie. W Polsce owszem, mamy protesty wyborcze, ale te uwagi do protokołu nie mają tego statusu. Po prostu jest gadaj zdrów, możecie sobie zrobić uwagi. Okej. Czyli one nie mają wielkiego znaczenia. Natomiast odnotowaliśmy w praktyce tego, co widzimy w obserwatorium wyborczym, że to robi duże wrażenie na komisji. Dlatego, że żaden urzędnik nie lubi, jak mu się na piśmie skrytykuje jego pracę. Ta komisja niekoniecznie wie, co się dzieje z tymi uwagami. Niekoniecznie sobie zdaje sprawę, że te uwagi idą do jakiegoś archiwum i w ogóle mało kto na nie zwraca uwagę. W związku z czym, jak ja powiem, no dobrze, jeżeli będziecie tak pracować, to ja będę musiał na końcu zrobić uwagi, to na nich to robi pewne wrażenie. Oni nie chcą mieć historii, problemów. Czyli te uwagi
psychologicznie mają znaczenie. Ja do tego wrócę, bo to będzie połączone, tak jak te uwagi są mało istotnymi tekścikami, tak protesty wyborcze są dość istotne. I zrobię oddzielny w kawałek szkolenia o protestach wyborczych i uwagach. Co jeszcze ma prawo mąż zaufania? Uczestniczyć w przewozie dokumentów do komisji wyższego szczebla. Czyli jak komisja obwodowa już wszystko tam zrobi, zrobi paczki, zrobi protokół i pojedzie samochodem do komisji okręgowej, to mąż zaufania ma prawo z nimi jechać. Co ma jeszcze prawo? Do zwrotu kosztów. Dotychczas nie, ale według tego projektu, który jest obecnie procedowany, dostanie 40% diety członka komisji pod warunkiem obecności przy całym liczeniu, a to może być ciężka rzecz, to może trwać 12 godzin w dużych komisjach, plus minimum 5 godzin podczas głosowania. Czyli jeżeli był dostatecznie obecny, to dostanie jakieś nie takie znów gigantyczne pieniądze. 200 zł może. Nie, 350. To według ostatnich stawek to by było 40% z 350 zł. Teraz na pewno te stawki wzrosną, bo jest inflacja, no ale powiedzmy, że dostanie 160 zł, może 200 w najlepszym razie. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry, cześć. Do tego dochodzi dzień urlopu, więc według kodeksu wyborczego nie ma, ale według nowelizacji ma być dzień urlopu, chyba bezpłatnego, nie znam warunków, ale jest to jakoś przewidziane. Opowiedziałem wam o mężu zaufania. Teraz opowiem wam o obserwatorze społecznym, czyli wykażę różnicę, dlatego że ta funkcja jest podobna. Więc przede wszystkim, kogo on reprezentuje? Nie komitet wyborczy, tylko stowarzyszenie lub fundację, która ma coś takiego wśród celów statutowych. Troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ja absolutnie pozytywnie oceniam to, że wprowadzono obserwatorów społecznych. Obserwatorium wyborcze używa tego statusu na dużą skalę. To jest bardzo pożyteczna i dobra zmiana. Dobra zmiana. Rok 2018. Ale dobra zmiana zrobiona przez ludzi, którzy generalnie nie umieją. To znaczy, to nie jest w ogóle napisane w stylu, w jakim się pisze cokolwiek na temat tego, co ma być w statucie. Oni sobie napisali tak, jak myśleli. W związku z czym wkroczyła Państwowa Komisja Wyborcza, wówczas jeszcze neutralna i nie pisowska. To się zmieniło potem. I powiedziała przede wszystkim, żeby interpretować lub zamiast i. To znaczy nie ma obowiązku, żeby jakaś organizacja miała w statucie troskę o demokrację i prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tylko jedną z tych trzech rzeczy, czyli lub. Znaczy ustawa była źle napisana, ale została poprawiona w drodze interpretacji takiej, może sprzecznej z tekstem ustawy, ale zgodnej ze zdrowym rozsądkiem. I teraz druga rzecz, nie ma wymogu, żeby dokładnie te słowa były w statucie. U nas są, dlatego że obserwatorium wyborcze powstało dosyć późno, to jest nowa organizacja, kilka lat mamy i ponieważ ta ustawa była, tośmy dokładnie napisali, co trzeba, ale wszyscy inni, którzy już dawniej istnieją, mają różne rzeczy i jest wyraźna instrukcja, że nie należy żądać literalnie tego tekstu i to dodam, to się różni od wszystkich rzeczy statutowych w innych ustawach, bo zawsze jak ustawa czegoś żąda od statutu, to musi być napisane dokładnie tak. Nie mówię, że to jest słuszne, ale to jest przyjęte w Polsce. Niestety. A tu jest inaczej. Teraz różnica w uprawnień, czyli jest tylko in minus, to znaczy obserwator społeczny ma prawie wszystkie uprawnienia męża zaufania, nie ma żadnych dodatkowych, ale czegoś mu brakuje. Więc po pierwsze, nie może pracować w Państwowej Komisji Wyborczej, to znaczy w okręgowej i rejonowej tak, w państwowej nie. A jeśli się spytacie dlaczego, to jedyna moja odpowiedź jest, nie ja tą ustawę pisałem. Tak jest. Dalej. Nie ma diety i nie będzie. Nie ma dnia urlopu i nie będzie. Nie może składać uwag do protokołu, co ma to znaczenie psychologiczne, że nie może pogrozić komisji, jak będziecie źle pracować, to ja to napiszę i będzie w papierach. I nie może wieść dokumentów do komisji wyższego szczebla, czyli nie ma prawa do swojego miejsca w samochodzie. No. To nie jest bardzo ważne, ale jest coś takiego. Czyli to, co wam powiedziałem na temat statusu tych osób, sposobów ich działania, to właściwie jest wszystko, co warto było powiedzieć. Taka mała dygresja. To szkolenie ma dwa aspekty. Jest aspekt dla wszystkich, to znaczy niezależnie od waszej roli, możecie być obserwatorem, możecie być członkiem komisji, czy kimkolwiek innym, szkolenie jest dla wszystkich. I możecie pracować dla obserwatorium wyborczego, możecie pracować dla innych organizacji politycznych, niepolitycznych. Szkolenie jest dla wszystkich. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest aspekt z metod pracy
samego obserwatorium wyborczego. Tu już chodzimy na naszą organizację, czyli to dotyczy nas. I oba te aspekty są w szkoleniu i jest co najmniej 80% rzeczy generalnych, które są dobre dla wszystkich, także zachęcam do udziału w szkoleniu wszystkich, a nie tylko tych, którzy chcą pracować z nami. Niemniej jednak, tu jest kilka slajdów o obserwatorium wyborczym, więc jak my pracujemy, nie jesteśmy purystami. Dlaczego to mówię? Dlatego, że istnieje pewna zasada działania obserwatorów wyborczych, która mówi, że obserwatorzy tacy społeczni, niepolityczni się nie łączą z partiami. A my mówimy, nie ma problemu. Zresztą realnie, znając ludzi, powiem, że ktoś, kto ma nasze papiery i jest członkiem naszym, może się okazać dużo bardziej zawziętym zwolennikiem jakiejś partii niż ktoś, kto ma papiery tej partii. Ludzie mają poglądy polityczne, to jest normalne. I nasi też. Więc dlatego my w ogóle nie mamy tego wykluczenia, żebyśmy odmawiali współpracy z mężami zaufania czy z partiami. I tak, nasze szkolenia, tak jak powiedziałem, są dla wszystkich, są za darmo i są bezwarunkowo, to znaczy nie ma obowiązku, żeby ktoś zadeklarował, że będzie potem z nami pracować czy coś. Szkolenia otwarte. Mamy system raportowania, z którego też będą szkolenia. Przyjmujemy raporty też od wszystkich, to znaczy to jest pewien wysiłek, żeby się zapisać do naszego systemu, zwłaszcza że jeżeli ktoś ma inny system, to ciężko jest robić raporty w dwóch systemach, bo to jest po prostu dwa razy więcej roboty. Więc wysyłanie raportów do nas to już jest pewien wybór, ale ja bym powiedział, to jest wybór tego, który je wysyła. My je przyjmiemy. Jeżeli ktoś powie, ja jestem partyjnym mężem zaufania jakiejś tam partii, ale chcę wam wysyłać raporty, ja powiem z radością. Te raporty będą oznaczone jako pochodzące od właśnie męża zaufania, ale tyle, będą oznaczone, to nic nie szkodzi. Raporty nawet od członków komisji, od innych osób, które nie są obserwatorami czy mężami zaufania, w teorii przyjmujemy, w praktyce to źle działa, dlatego że na przykład członkowie komisji mają sporo roboty jako członkowie komisji. I nasze raporty dziś są pracochłonne, więc czy da się te dwie rzeczy połączyć? To jest trudne, my będziemy pracować, mamy takie, to się nazywa seminarium statystyczne w Obserwatorium Wyborczym, które jest, ma charakter bardziej wewnętrzny, ale jednocześnie otwarty. Czyli jeżeli ktoś chce wziąć udział w seminarium statystycznym, to zgłoście się do mnie i wpuszczamy wszystkich chętnych. I w tym seminarium statystycznym wypracujemy łatwiejsze formularze dla członków komisji, czyli dla ludzi, którzy nie chcą być takimi pełnymi obserwatorami i spędzać dłuższego czasu przy formularzach. I tak samo, jesteśmy gotowi dostarczać dane innym organizacjom. Na dziś to się nie dzieje. Ale na przykład już jutro jest spotkanie z innymi organizacjami obserwatorów i zobaczymy, czy ktoś będzie zainteresowany. W każdym razie jest to technicznie możliwe. Czyli jesteśmy maks otwarci. I to było tyle o zasadach pracy mężów zaufania i obserwatorów. Z jednej strony w ogóle, a z drugiej strony w Obserwatorium Wyborczym. Teraz tak, tajność głosowania. Naczelna trudność, jaką z tym mamy w Polsce, jest taka, że wielu ludzi, łącznie nawet z sądami, nie rozumieją tego, co tu napisałem, a mianowicie to jest zasada, a nie tylko prawo. Tajność jest prawem i obowiązkiem wyborcy. Tajność jest po to, żeby bronić nie tylko wyborcy indywidualnego, ale wyborów przed naciskami i przed kupowaniem głosów. Jeżeli powiemy, że tajność głosowania jest jedynie prawem, no to każdy, kto sprzedał swój głos albo każdy, kto uległ naciskowi, po prostu powie, a ja zrezygnowałem z tajności, bo chciałem. Na przykład pokazałem swojemu szefowi swój głos. Faktycznie sytuacja jest taka, że szef powiedział, że jak mu nie pokaże, to mnie wyrzuci z pracy, ale ja mówię, że mu pokazałem z dobrej woli. Czyli, żeby tajność miała sens, musi być obowiązkowa. Co mówi Komisja Wenecka? Tu wam dałem odnośnik bibliograficzny, to znaczy co to za raport, co to za tekst i dałem wam tekst po angielsku. A tu wam daję tłumaczenie polskie tegoż tekstu. Widzicie? Korzyści, jakie mamy w Polsce z PiS-u są takie, że jak powiem Komisja Wenecka, to każdy w Polsce w miarę wykształcony człowiek to wie. Jakbym powiedział 8 lat temu, że Komisja Wenecka coś powiedziała, to każdy powiedział, co to w ogóle jest. Komisja turystyczna do spraw gondoli? Może? Nie wiadomo. Ponieważ wszyscy wiemy, czym jest Komisja Wenecka, to cytuję, co ona powiedziała. Dla wyborcy tajność głosowania jest nie tylko prawem, ale także obowiązkiem, niespełnienie którego musi być karane unieważnieniem każdej karty do głosowania, której też została ujawniona. Dalej, głosowanie musi być indywidualne, głosowanie rodzinne oraz wszelkie formy kontroli wyborcy nad głosem innego wyborcy muszą być zabronione. Również głosowanie rodzinne, które pozwala zanegować prawo głosu dla kobiet, bo można dać prawo głosu kobietom, a potem je zmuszać, żeby głosowały jak trzeba. Przy czym to może też działać w drugą stronę. To w obie strony może działać. Dziś jesteśmy w świecie równouprawnienia. Ale wracam.
Komisja Wenecka powiedziała coś bardzo mocnego, że głos, który został pokazany, nie może być wrzucony do urny. Takie jest jej stanowisko. Otóż od razu mówię, to, co cytuję, to jest podręcznik, to nie jest prawo. To jest opinia ludzi bardzo mądrych, którzy są na najwyższym poziomie i ich opinii generalnie trzeba słuchać, ale to jest tylko opinia, a nie obowiązujące prawo. I dlatego od razu mówię, jeżeli pracujecie w komisji wyborczej, wy absolutnie nie możecie przestrzegać tego, co tu jest napisane. Nie możecie, jak ktoś pokazał treść swojego głosu, powiedzieć, to nie można tego wrzucić do urny. Nie możecie, bo to jest stanowisko Komisji Weneckiej, ale to nie jest, pozdrawiam kota, to nie jest obowiązujące prawo. Czyli tego fragmentu rekomendacji nie da się realizować w Polsce obecnie, dziś. A jeszcze dodam, gdybyśmy mieli go realizować, to trzeba absolutnie umożliwić dawanie drugiej karty wyborczej wyborcy. Czyli wyborca zakreślił na widoku, wtedy trzeba by mu powiedzieć, nie, no nie można tego wrzucić, bo każdy widział, dostanie pan nową kartę. Nową pan zakreśli, a on mówi wtedy, a ja zakreślę tak samo. Dobrze, pan zakreśli, jak pan uzna, ale nie, ludzie nie będą widzieli, jak pan zakreślił. To by należało zrobić, ale tego nie ma w obecnym prawie. To powiedziałem o stanowisku Komisji Weneckiej. Teraz tak, co mówi nasza konstytucja? To samo, tego fragmentu, że nie można wrzucić głosu, jak został ujawniony, to tego nie ma. Ale cała reszta jest. Zobaczcie, wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. To nie jest w prawie prawo do tajności, tylko tajne, kropka. To jest jakaś bardzo ogólna zasada, to co jest w Konstytucji. Tak samo jak to, co mówi Komisja Wenecka, jest przede wszystkim ogólną zasadą. Tutaj wchodzimy w szczegóły. Artykuł 52 Kodeksu Wyborczego, paragraf 5. Jest powiedziane, wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania. I znów, tu nie jest, że może, tylko ma to zrobić. Znów można powiedzieć, że kodeks wyborczy jest nie dość łopatologiczny, bo gdyby wyborca dostał karty, natychmiast zakreślił, kogo lubi i potem po jego zakreśleniu poszedł za kotarę, to mógłby powiedzieć, a ja w sensie dosłownym zrealizowałem ustawę, bo poszedłem, jak ustawa mówi, że ma pójść. Wiadomo, że nie o to chodzi. I teraz tak, paragraf 5a, bardzo ciekawy, odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób. Nieskrępowany to znaczy, że to nie może być tak, że musicie się tulić i kulić, bo inaczej ktoś was zobaczy. To musi być coś, co działa z kotarą, że swobodni jesteście. Drugie, musicie mieć czas na przeczytanie karty. Macie prawo czytać kartę całą, nie będąc pod okiem innych ludzi. To zajmuje czas. Wiadomo, że nie wszyscy będą czytać. No ja jak zwykle jak chodzę głosować, to z góry wiem, na kogo zamierzam głosować. Tylko odnajduję to nazwisko, które mnie interesuje. Ale różni są ludzie. Czyli w każdym razie tych miejsc za kotarą powinno być na tyle dużo, żeby wyborcy mogli sobie swobodnie to czytać, a nie tylko macie 5 sekund, żeby zakreślić, kogo lubicie. Paragraf 6. Wyborca wrzuca kartę w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna, czyli tu mamy obowiązek, żeby nie pokazywać. I paragraf 6a, to jest dodane przez PiS, czyli 2018, jest urnowy, czyli jest członek komisji wyborczej, który pilnuje zapewnienia tego, co w paragrafie 6, czyli również tego, żeby ludzie głosowali tajnie. To jest dobry przepis, przepis dodany przez PiS, ale to jest przepis, który nie jest generalnie przestrzegany. Jak PiS czasem uchwali dobrą ustawę, co im się zdarza, to wtedy ta ustawa nie jest przestrzegana. O, taką mamy sytuację. Przeciwko tajności z kolei mamy artykuł 41 Kodeksu Wyborczego, który mówi, że dopiski na karcie głosowania nie unieważniają karty. Skąd to się bierze? Z PRL-u. Dlatego, że w PRL-u władza chciała mieć jak najwięcej głosów za listą Frontu Jedności Narodu. Czyli jeżeli ktoś wziął kartę do głosowania, napisał na niej precz z PZPR, i ją wrzucił, to był głos za kandydatami, którzy byli z PZPR faktycznie. O to chodziło, czyli poza tym, że wtedy była tylko jedna lista kandydatów, co samo w sobie jest nonsensem, że wybory fałszowano, to jeszcze był taki przepis, który zwiększał liczbę głosów ważnych. Rzeczą właściwie fatalną jest to, że taki przepis został. Dopiski na karcie do głosowania powinny ją unieważniać, dlatego że dopiski albo nie służą do niczego, ktoś dopisze brzydkie słowa, no to nie ma wielkiego znaczenia, albo służą do tego, żeby pokazać, kto głosował i dostać na przykład tą flaszkę obiecaną. Więc dopiski powinny być zabronione, a nie są.
O, tak wyglądają miejsca do tajnego głosowania typowe. I to nie są najgorsze, bywają gorsze. Aha, jest jeden wyjątek oficjalny. To jest niepełnosprawny może głosować z czyjąś pomocą. Przy czym nie ma obowiązku, żeby tą niepełnosprawność wykazywać papierami. Więc jest to, powiedzmy, ocenne czy nie wiadomo jakie. I ja to zresztą tłumaczę na tym slajdzie, że to jest na oko. Jeżeli przychodzi staruszka i ledwie idzie i mówi, ja zagłosuję z synem, okej. Okay. Chociaż nie mamy dowodu, że ona jest niepełnosprawna, nie mamy tego w papierach. Bo tam są inne rzeczy, że dostać kartę do głosowania nie podpisując można tylko, jak się papierami pokaże niepełnosprawność. Czyli przychodzi niewidomy w czarnych okularach z białą laską i mówi, że on potrafi zagłosować, bo są do tego specjalne metody, żeby niewidomy mógł głosować, ale on nie potrafi podpisać. Teoretycznie komisja wyborcza powinna powiedzieć, proszę o pańskie tam dokumenty wskazujące niepełnosprawność, a on mówi, nie przyniosłem ich ze sobą, to powinni w teorii powiedzieć, a to nie dostanie pan karty, jeśli pan nie podpisze. Tak to wygląda. Znacie zasady, wyjątek potwierdza regułę. Ludzie często źle interpretują, ale to mniej więcej znaczy tyle. To jeszcze jest sprawa rzymskiego. Jeżeli od jakiejś reguły tworzy się wyjątek w prawie, to znaczy, że ta reguła jest. Czyli przepis, który mówi, że niepełnosprawny może głosować na swoją prośbę z czyjąś pomocą, to jest wyjątek od zasady, że nie można głosować z czyjąś pomocą. To jest ta reguła, która, można powiedzieć, pomaga głosować w sposób nietajny, bo z czyjąś pomocą, jednocześnie podkreśla, że generalna zasada to jest obowiązek tajności. Dobra, tak wyglądają karty do głosowania rzekomo tajne. To jest Ruda Śląska, wrzesień 2022. Teraz tak, pomijam dalsze przepisy dotyczące tajności. Tam jest tylko jedna rzecz, że te przepisy są niespójne. To znaczy, jedne czyny są mocno karane, na przykład wyniesienie karty z lokalu to jest chyba 3 lata więzienia, ale jeżeli ja pozostając w lokalu pokażę komuś, jak głosuję, jeżeli ja, wyborca, to robię, nie ma kary. Więc to mamy kompletny mętlik. Ja chciałam spytać o to, co napisałam na czacie. Czy pełnomocnictwo udzielone przez komitet wyborczy dla męża zaufania musi być zostawiane w oryginale w komisji wyborczej, czy może to być kopia z oryginału? Więc tak. Zasada są, więc komitety wyborcze, ja tego fragmentu w ogóle nie omówiłem w szkoleniu. Chociaż on ma swoją wagę, a mianowicie jakie papiery dajemy obserwatorom i mężom zaufania. Otóż mężów zaufania wyznacza, o ile jedna osoba, o ile pamiętam, to jest pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, czyli można mieć 2 stopnie. I zasada jest taka, że co musisz jako mąż zaufania okazać? Musisz okazać akt, który cię wyznacza w oryginale, nie kserokopię. I musisz okazać kopię aktu, którym twój pełnomocnik wyborczy zezwala danej osobie, żeby ona ciebie wyznaczała. Czyli jest 2 stopnie. I to, co mówię, to jest nie na podstawie przepisów, tylko na podstawie wytycznych PKW, które to wytyczne są robione na nowo do każdych wyborów. Więc możemy zgadywać, że te wytyczne będą podobne jak poprzednio. Ale zawsze jest jakiś chwila niepewności, a jeżeli PKW zrobi inaczej, może, bo to nie jest, to jest takie prawo, które jest powtarzane za każdym razem, ale jest za każdym razem epizodyczne tylko na jeden raz. Natomiast w przypadku obserwatorów społecznych to jest inaczej, bo tam nie ma tego dwuetapowego, czyli to musi zarząd wyznaczać. Czyli my musimy w zarządzie to wszystko podpisywać, nie możemy powiedzieć na przykład, że nasi koordynatorzy regionalni mają takie uprawnienie. Nie możemy. Aha, jest jeszcze jedna bardzo głupia zasada, że mąż zaufania i obserwator społeczny, to są obie te funkcje, to są takie same, jest wyznaczany do jednej komisji. Ale pytanie, jeżeli byś chciała być wyznaczona do 20 komisji, absolutnie możesz, ale musisz mieć 20 papierów. To znaczy nie możesz mieć podpisane przez twój komitet wyborczy, że cię wyznaczają na całą Polskę i nie możesz mieć napisane, że cię wyznaczają do wszystkich komisji powiatu warszawskiego zachodniego. Nikt z tych rzeczy nie jest dopuszczany, tylko musi być komisja numer tyle w Warszawie. I nie może być inaczej. Zrozumiałam. Więc teraz tak,
teoretycznie nie mamy obowiązku tych papierów zostawiać, bo tam jest powiedziane za okazaniem. No jak okazanie, to jest okazanie. Niemniej jednak, ja o to historii nie robię, dlatego że, ponieważ ten papier i tak służy tylko w tej komisji, nie mam prawa go użyć gdzie indziej, no to jak chcą go wziąć, to niech go biorą. O. Chociaż, bo tam nie, wiesz, znaczy ja potrafię się bić i zachęcam ludzi, żeby się bili, tak jak tytuł książki Balcerowicza, Trzeba się bić. To jest absolutnie mój sposób działania i popieram, ale trzeba się bić o rzeczy ważne. Jeżeli komisja powie, że ja chcę ten papier wziąć, to niech biorą. Jeśli dobrze rozumiem, przepraszam. Tak. Zakładając, że w jednej szkole jest 4 komisje wyborcze, a obserwator, bo nie, mąż zaufania może się przemieszczać, ja wiem, jakie te komisje mają numery, dostaję pełnomocnictwo do 4 komisji, numer i mogę je mi zostawić. Tak, musisz mieć 4 papierki. Tak. Na każdą osobną komisję. Tak, to ci mówię, obserwatorium wyborcze ma technologię, ponieważ my tu już któryś raz będziemy robić, mamy technologię do generowania pełnomocnictw, do generowania skanów pełnomocnictw. Bo jest jeden wyjątek, że do komisji w konsulatach wystarczy wysłać skan. Nie musisz wysyłać oryginału. Rozumiem. W związku z czym my generujemy te skany. Okay. Nie wysyłamy do konsulatów. I mamy na to technologię, to znaczy ja oczywiście możemy mieć system, że na przykład ludzie się zapisują, jak się zapisało 100 osób, to mi ta technologia generuje 100 takich tych i one się drukują, tylko potem trzeba je podpisać. Zwracanie uwagi na tajność kończy się awanturą. Oberwałam od córki, która przyprowadziła starszą mamę. Nawrzeszczeli na mnie i kobieta i jej mąż, którzy głosowali razem. Nie mamy przed sobą tajemnic. To jest typowe dla Polski. To jest typowe, tak się to odbywa. I niestety ja tutaj powiedziałem, że nie umówiłem orzecznictwa, bo to jest cały kawałek roboty, którego po prostu nie zrobiłem, ale ja czytałem wyrok sądu apelacyjnego. Przypominam, że w wyborach do samorządu miejscowego właściwie są sądy okręgowe i apelacyjne, a w wyborach ogólnopolskich właściwie jest Sąd Najwyższy. Więc był wyrok sądu apelacyjnego, wybory lokalne, gdzie naruszanie tajności było naprawdę grube. To znaczy nie, że przypadkiem ktoś coś, tylko był ktoś, kto się gapił i to było ewidentne i to był poważny problem. I sąd tych wyborów nie unieważnił. Znalazł jakiś pretekst czy sformułowanie skandaliczne moim zdaniem, żeby tego nie unieważnić. Czyli możecie powiedzieć, ojej, ale to by była chryja, jakby unieważnili wybory. To by było tyle problemów i tyle kosztów i efekt byłby pewnie praktycznie taki sam. Tak, ale to była pewna lekcja, że to ma być przestrzegane. Na całą Polskę była lekcja. I oni tego nie zrobili. Ja tu analogię robię taką, jak Aleksander Kwaśniewski skłamał w sprawie swojego wykształcenia, to cała Izba Sądu Najwyższego w liczbie 17 sędziów zdecydowała, że nie unieważnia wyborów. Ja uważam, że źle zrobili, bo tak, rzeczywiście powtórzenie tych wyborów Kwaśniewski pewnie to nie było decydujące dla jego wygranej, to jego kłamstwo. Niemniej jednak, gdyby wtedy te wybory powtórzono, to by poszedł taki sygnał, że musimy pracować zgodnie z prawem, żeby to było wartościowe dla całej Polski. Nie tylko do kwestii kłamstwa w sprawie wykształcenia, bo to jest jakiś jeden tam szczegół, ale to byłby sygnał, robicie wybory dobrze, robicie to zgodnie z prawem. A poszedł sygnał, możecie czasem kłamać, możecie czasem coś łamać, prawo nie szkodzi, my to klepniemy. Czytam, czy jednak nie powinniśmy, to Małgorzata, czy jednak nie powinniśmy zadbać o to, żeby mieć w każdej komisji męża i obserwatora, bo krążenie od komisji do komisji daje szansę na oszustwo. Moim zdaniem najważniejsza jest godzina 6 rano i wspólne liczenie przywiezionych kart i koniec. Czekaj, i koniec głosowania, tam jest jeszcze ciąg dalszy. I koniec głosowania, zanim wyrzuci się karty z urny. Ja się mogę zgodzić, tylko że dobrze jest mieć wszędzie ludzi, ale znam realia. Według dotychczasowych realiów tych ludzi nie będzie dość. Niemniej jednak jest duże wzmożenie. Zwróćcie uwagę, że ja wam tu prowadzę szkolenie, na ile to jest? 7 czy 8 miesięcy przed wyborami. 7. Nie robię tego ze względu na nadgorliwość, tylko dlatego, że takie są prośby. Ja tych szkoleń robię kilka różnych, tam już jest umówione różne, bo mam różne prośby. Rób szkolenia. W żadnych poprzednich wyborach nie miałem 7 miesięcy naprzód prośby rób szkolenia.
Tego nie było. I to się łączy z pewnym takim wzmożeniem, że ludzie sobie zdają sprawę, że muszą to robić, że musimy to robić, że to jest bardzo ważne. Małe sprostowanie, jak można. Tak? Małe sprostowanie. Nie o 6 rano się liczy karty, tylko karty się liczy, są dostarczane poprzedniego dnia, wieczorem, po południu. Wtedy się liczy karty i chowa się do sejfu. I wtedy właśnie może wychodzić tak, jak ja miałem w swoich komisjach, że w mojej komisji dostałem 100 kart więcej. Pytałem się inne komisje później, też około 100 kart więcej podostawali w komisjach niż to, co było w protokole przekazania. Także tu jest też problem właśnie, że to liczenie to jest poprzedniego dnia, a nie tego dnia, w którym jest głosowanie. Marek, masz rację. Liczenie dnia poprzedniego oznacza, że gdyby ktoś chciał manipulować, jeżeli ma klucz do tego sejfu, może. Więc ta rzecz nie jest jakaś super bezpieczna, ten aspekt procedury. Ja myślę, że najważniejsze jest liczenie głosów. Dobra. Mirosława pisze, że wszystko jest ważne. No zgadzam się. Dlaczego dwa razy ten sam tekst leci teraz? Nie wiem, Mirosława, Małgorzato, o co ci chodzi, co to za tekst leci dwa razy? Nie rozumiem tego problemu. A nie lepiej byłoby zrobić, ja wiem, że to jest czasochłonne i angażujące, w ten sposób, że liczyć dzień przed, zanim się włoży do sejmu, i w dniu wyborów podczas wyjmowania sejfu. Co o tym myślicie? Więc tak, ja wcale nie, po pierwsze, to nie wynika z przepisów, więc my nie mamy władzy, żeby coś takiego narzucić. Ja rozumiem. Ja jestem bardzo ostrożny z dodawaniem pracy komisjom, dlatego że moim zdaniem, ja wam powiem, co widziałem w okolicach Płocka w 2014. Udało mi się dostać papiera męża zaufania jakiejś partii, dlatego że wtedy obserwatorów społecznych w ogóle nie było tej instytucji. Ja widziałem członka komisji zamienia PiSu, który liczył głosy sam, co jest nielegalne, ale tak jest to nielegalne, ale się to robi masowo i się przy tym mylił. I teraz ja mam pytanie, czy on się mylił na umyślnie, bo chciał oszukiwać, czy się mylił, bo się mylił, bo jest człowiekiem błędnym. Ja nie potrafię tego ocenić. I teraz tak, im bardziej ludzie są zmęczeni, tym bardziej będą błędy i tym bardziej oszustwa będą do ukrycia wśród błędów. Jeżeli ktoś nie spał od 28 godzin, i na przykład położy stos kart na złe miejsce, kto jest w stanie powiedzieć, czy on to zrobił naumyślnie, czy nie naumyślnie? W związku z czym, jak ty mówisz dwa razy liczyć karty, ja bym nie był za tym. No, liczenie, wiesz, co się używa do liczenia? Wagi. Ja mam wagę kuchenną i jak drukujemy ulotki czy cokolwiek, to ważymy. Ja wiem, co waży ile. I na przykład mówię, tu mam 100 ulotek, kładę je na wagi i wiem, czy jest ich 100, czy więcej, czy mniej. Kropka. I ja to robię ciągle w domu. Jak tylko cośkolwiek drukujemy, to wiedzą moi koledzy z obserwatorium wyborczego, czasem przychodzę z ulotkami, to one są zwykle wydrukowane i potem są poważone, żeby wiedzieć, ile ich jest. Opowiadał mi Bernard Owen, to jest człowiek, on nie żyje już, człowiek absolutnie prorosyjski niestety, ale też świetny specjalista spraw wyborczych, jak próbował zachęcić w Armenii, żeby lepiej pracowali i proponował, bo tam był jakiś obowiązek liczenia takich czy innych dokumentów, proponował im, żeby je ważyli. Nie, żeby wzięli maszynkę z banku, wiecie, do liczenia banknotów. Odpowiedź była, nie można, bo to nie ta procedura, trzeba policzyć. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby nie zamęczać komisji wyborczej, bo to w sumie będzie na minus, a nie na plus. Rozumiem. Pisze Ewa. Przy samorządowych liczyliśmy do godziny 17 następnego dnia. W szkole, gdzie już biegały dzieci. O, to jest przykład zamęczania komisji. Tak. Słuchajcie, to proponuję do zobaczenia za 2 tygodnie. Może nie z niektórymi wcześniej, bo tutaj mamy różne więzi, takie czy inne, więc właściwie ze wszystkimi wcześniej, tymi, których widzę. Ale w tym formacie do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć. Do zobaczenia, dziękuję, kłaniam się.